Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli księdze Genezis albo Rodzaju, w rozdziale 14, na temat Abrahama, który śpieszył Lotowi na pomoc. Abram spieszył Lotowi na pomoc. Ile razy byśmy nie przypominali, że prawdziwe odłączenie od świata jest bezpośrednim skutkiem, rezultatem prawdziwej społeczności z Bogiem, to i tak nie będzie to za często. Dlatego przypominam. Mogę odizolować, oddzielić się od świata i żyć tak jakby mnich, niczym mnich i pustelnik, robiąc siebie, robiąc samego siebie centrum mojego życia i bytu, ale nie ma to nic wspólnego z prawdziwym odłączeniem się dla Boga. Te wszystkie fałszywe cielesne ćwiczenia, jak posty i inne takie samo uwielbiające się techniki, mają jeden wspólny mianownik. Ten pierwszy, mnisi rodzaj odłączenia rodzi jedynie obojętność i wąskie serce. Drugi, prawdziwie ciepłą serdeczność i szerokie serce. Pierwsze prowadzi do egoizmu i ciągłego zajmowania się samym sobą, swoim postem, swoimi przedsięwzięciami. A drugie pozwala nam zapomnieć o sobie w czynnej miłości wobec innych. W pierwszym przypadku moje własne ja jest punktem centralnym. Ach, jaki ja jestem wspaniały, to ja poszczę. Wokół tego centralnego ja, wokół niego wszystko się kręci. Drugie podejście przyznaje to miejsce tylko Bogu i chwale Jego imienia. Tak więc widzimy u Abrama, że właśnie jego odłączenie umożliwiło mu oddanie przysługi temu, który przez swoje światowe postępowanie wpadł w kłopoty, w tarapaty. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Potem, podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby, na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. Tak uczy nas Słowo Boże w pierwszej księdze Mojżeszowej, 14 rozdział 14 do 16 wersetu. Mimo wszystko Lot był bratankiem Abrama i braterska miłość obecna w jego sercu pobudziła go do działania. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. Rodzi się bratem w niedoli, jak uczy nas Słowo Boże w przypowieściach Salomona, 17 rozdział, 17 werset. Nierzadko się zdarza, że czas niedoli zmiękcza serce i nakłania do okazania dobroci względem tych, od których musieliśmy się wcześniej oddzielić, odłączyć. Ciekawy szczegół znajdujemy w wersetach 12 i 14 rozdziału 14 pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie możemy przeczytać: zabrali też Lota, synowca Abramowego, oraz, a usłyszawszy Abram, iż był pojmany brat jego, wołanie o pomoc wychodzące z ust brata, znajdującego się w potrzebie brata, znajduje odpowiedź w miłości braterskiego serca. Dokładnie tak jest. Wołanie o pomoc wychodzące z ust brata, znajdującego się w potrzebie brata, uzyskuje odpowiedź w miłości braterskiego serca. Jest to doprawdy po Bożemu. Prawdziwa wiara czyni nas co prawda niezależnymi od wiary innych lub niewiary innych, ale zawsze są nieobojętnymi.
dla naszych serc, a i my jesteśmy zawsze nieobojętnymi. Są, można powiedzieć, trzy rzeczy, które powoduje szczera wiara. Te trzy rzeczy wiara szczera wywołuje. Po pierwsze, oczyszcza serce. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 9 werset. Działa w miłości. Tak mówi list do Galacjan, 5 rozdział, 6 werset. A także zwycięża świat. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 4 werset. Wszystkie trzy wypełniły się przy tej okazji u Abrama w całej okazałości. Jego serce zostało oczyszczone od skażenia Sodomy, a on sam objawił szczerą miłość do Lota, swego brata, i odniósł całkowite zwycięstwo nad sprzysiężonymi królami. Są to drogocenne owoce wiary, tej niebiańskiej zasady rządzącej odrodzonym sercem, która przynosi Chrystusowi należną chwałę. Dlatego uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a On zamieszka w Twoim sercu i oczyści przez wiarę Twoje serce. Będziesz na zawsze zbawiony i będziesz miał chwałę niebios dla siebie przygotowaną. Będziesz oczekiwał Syna Bożego z niebios, aż przyjdzie i weźmie Cię do siebie samego, abyś z Nim był na wieki.